Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Dzisiaj rozpoczynamy mini cykl o kultowych polskich filmach. Przedstawię Wam m.in. groby aktorów, którzy grali w Znachorze, Nad Niemnem czy Trędowatej. Znajdujemy się na Starych Powązkach w Warszawie przy grobie Andrzeja Szczepkowskiego. Był to znany aktor, ojciec Joanny Szczepkowskiej oraz dziadek aktorek Marii Hanny Konarowskich. Najbardziej znany jest z roli w serialu Wojna domowa, gdzie zagrał męża Aliny Janowskiej. Andrzej Szczepkowski wystąpił także w ekranizacji Wesela Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Andrzeja Wajdy. W 1972 roku zagrał postać Nosa. Teraz przybliżę Wam pokrótce postać Andrzeja Łapickiego, który w Weselu grał postać poety. On także pochowany jest na Starych Powązkach w Warszawie. O Andrzeju Łapickim zrobiło się niebywale głośno pod koniec jego życia. 3 lata przed śmiercią ożenił się bowiem z 60 lat młodszą teatrolożką Kamilą Łapicką. Jeden z najprzystojniejszych polskich aktorów urodził się w Rydze. Na Łotwie nie spędził nawet jednak roku. Jego ojciec Borys Łapicki przeprowadził się z rodziną do Warszawy, gdzie prowadził wykłady z prawa rzymskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Młodość Andrzeja Łapickiego przypadła w czasie II wojny światowej. Słynny amant ukończył prestiżowe liceum ogólnokształcące imienia Stefana Batorego. Ucząc się na tajnych kompletach, rozpoczął także studia aktorskie w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej. Podczas okupacji należał do Teatru Żołnierskiego Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej, gdzie recytował wiersze młodych poetów Tadeusza Gajcego czy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Brał także udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie Andrzej Łapicki został lektorem Polskiej Kroniki Filmowej. Był także rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Karierę aktorską rozpoczął małą rulką w Zakazanych Piosenkach. Potem zagrał w takich produkcjach jak Lekarstwo na miłość, Wszystko na sprzedaż, Lalka, Przygody pana Michała, Wesele, Ziemia obiecana czy Urodziny młodego warszawiaka. Ostatnią rolą Łapickiego była postać Tadeusza Budzyńskiego, wuja Andrzeja, granego przez Krystiana Wieczorka w M jak miłość. Andrzej Łapicki przez 58 lat był mężem Zofii Chrząszczewskiej, z którą miał córkę Zuzannę. Zuzanna była dziennikarką i producentką teatralną. W latach 1978-88 była żoną Daniela Olbryskiego, z którym miała córkę Weronikę. Po śmierci żony w 2005 roku Łapicki związał się z 60 lat młodszą teatrolożką Kamilą Mścichowską, z którą w 2009 roku wziął ślub. Związek aktora z dużą młodszą kobietą był szeroko omawiany w mediach i budził sporą sensację. Cała Polska zna mój ostatni samobójczy krok, to znaczy pojęcie za żonę młodej dziewczyny. Powiedziałem, narzekajcie sobie, a ja ożenię się, ponieważ nie zgadzam się ze starością i co mi zrobicie. Po 3 miesiącach od głębokiego spoglądania sobie w oczy byliśmy parą. Świadomie uciekłem od starości, układając sobie życie z kobietą, mówił Łapicki w jednym z wywiadów. Po śmierci Łapickiego w 2012 roku zastanawiano się, czy Kamila Łapicka znalazła się w testamencie. Ostatecznie okazało się, że teatrolożka nie przyjmie majątku po zmarłym mężu. Aktor miał ją skreślić z dokumentu, gdyż go zaniedbywała. Młodej wdowie została jedynie książka Łapa w łapę, którą napisała z mężem tuż przed jego śmiercią. Na publikację o intymnych chwilach małżonków nie zgodziła się jednak rodzina. Kamila obecnie nie udziela się już w mediach. Przez jakiś czas pisała o teatrze w jednym z czołowych tygodników. Nie słychać już także informacji o tym, że chce się pozbyć nazwiska po zmarłym mężu. Aktor spoczął w grobie rodzinnym swojej żony Zofii, gdzie pochowany jest także jego dziadek Antoni Szerepa Łapicki,
który, podobnie jak jego wnuk, gustował w dużo młodszych kobietach, rodzinny i mało chlubny sekret Łapicki zdradził w swoim pamiętniku. Dziadek był dość nowoczesny. Na rok przed śmiercią poleciał samolotem do Paryża i wrócił z jakąś panią. Francuzica ta, jak pamiętam z szeptów rodziców, zabrała potem wszystkie pieniądze i kosztowności. Ocalał dla mnie wielki zegarek złoty wysadzany kamieniami z dewizką. Schowany w gazomierzu przed Ukraińcami, spłonie wraz z całym domem, zanotował Łapicki w swoim pamiętniku. W grobowcu, w którym pochowany jest Andrzej Łapicki, w 2019 roku została pochowana także jego córka Zuzanna. A teraz zobaczycie groby innych aktorów, którzy wystąpili w Weselu. Wojciech Przoniak, który był dziennikarzem i stańczykiem, jest pochowany na Powązkach Wojskowych. Marek Walczewski, który był gospodarzem, ma grób w Pyrach na obrzeżach Warszawy. Marek Perepeczko Jasiek także pochowany jest na Starych Powązkach. Gabriela Kownacka, czyli Zosia, spoczęła na cmentarzu ewangelickim w Warszawie. Janusz Bukowski, czyli Kasper, pochowany jest na cmentarzu brudnowskim. Wilgiriusz Gryń, czyli upiór Jakub Szela, spoczywa na cmentarzu Doły w Łodzi. Czesław Wołejko, czyli hetman Franciszek Sawery Branicki, pochowany jest na Powązkach Wojskowych. Mieczysław Wojt, czyli Żyd ojciec Racheli, pochowany jest na Starych Powązkach. Mieczysław Stor, czyli Wojtek, pochowany jest na Powązkach Wojskowych. Hanna Skarżanka, czyli Klimina, spoczywa na cmentarzu ewangelickim. Małgorzata Laurentowicz, czyli Radczyni, pochowana jest na cmentarzu powązkowskim. I Mieczysław Czechowicz, który zagrał księdza, także pochowany jest na Starych Powązkach. Andrzej Wajda, który pochowany jest na cmentarzu salwatorskim w Krakowie, nakręcił także ekranizację Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Było to w 1999 roku. Teraz przedstawię Wam aktorów Pana Tadeusza, których nie ma już z nami. Władysław Kowalski grał Jankiela, został pochowany na Powązkach Wojskowych. Jerzy Bińczycki wcielał się w postać Macieja Dobrzyńskiego, ma swój grób na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Jerzy Grałek, który grał Wojskiego, także pochowany jest w Krakowie, tylko na cmentarzu podgórskim. Krzysztof Kolberger, który wcielił się w samego Adama Mickiewicza, pochowany jest na Starych Powązkach w Warszawie. Marian Kociniak, który był Protazym i zmarł miesiąc po swojej żonie Grażynie, został pochowany na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie. Mieczysław Kalenik, który grał postać stolnika Choreszki, pochowany jest w Międzyrzeczu Podlaskim. Krzysztof Kołbasiuk, który wcielał się w generała Jana Henryka Dąbrowskiego, pochowany jest na Powązkach Wojskowych. Andrzej Chudziak, który grał asesora, spoczywa na cmentarzu salwatorskim w Krakowie. Wojciech Alaborski, który grał Buchmana, pochowany jest na cmentarzu Wolskim w Warszawie. W Alei Zasłużonych na Starych Powązkach w Warszawie pochowany jest m.in. Władysław Reymont. Ten genialny polski pisarz stworzył Chłopów i Ziemię Obiecaną. Teraz pokrótce przedstawię Wam groby aktorów, którzy grali w tym filmie o mieście Łodzi. Wspomniany już wcześniej Andrzej Łapicki w Ziemi Obiecanej grał postać Trawińskiego. W ekranizacji z 1974 roku ponadto zagrali także Andrzej Szalawski, który wcielił się w Hermana Buchholca, pochowany jest na Starych Powązkach. Włodzimierz Boruński grał postać Halperna, pochowany na cmentarzu brudnowskim w Warszawie. Wojciech Przoniak, czyli Morys Welc, jeden z głównych bohaterów, pochowany jest na Powązkach Wojskowych. Na razie aktor nie doczekał się nagrobka. Kalina Jędrusik, która grała Lucy Zuckerową, także pochowana jest w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach. Wojciech Siemion, który grał Wilczka, spoczywa na Powązkach Wojskowych. Podobnie jak Zbigniew Zapasiewicz, który grał Kesslera. Jerzy Nowak, który grał Cukera, pochowany jest na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Marian Glinka, który wcielał się w Wilhelma Müllera, brata Mady, pochowany jest na cmentarzu brudnowskim. Jadwiga Andrzejewska, która grała Buchholcową, spoczywa na cmentarzu Doły w Łodzi. Marek Walczewski, który grał Bumbuma,
pochowany jest na cmentarzu w Pyrach. Bogusław Sochnacki, który wcielał się w Grossklika, pochowany jest na cmentarzu Doły w Łodzi. Jego żonę grała Bohdana Majda, która pochowana jest na powązkach wojskowych, oraz Mieczysław Waśkowski, który grał Augusta służącego Bucholca, który pochowany jest na cmentarzu północnym w Warszawie. Ziemię obiecaną nakręcił Andrzej Wajda, z kolei Chłopów Rejmonta wyreżyserował Jan Rybkowski, który pochowany jest na powązkach wojskowych. Bez wątpienia najbardziej znaną postacią z Chłopów był Maciej Bory, nagrany przez Władysława Hańce. Właśnie znajdujemy się przed grobem tego znakomitego aktora, który najbardziej znany jest z roli Kargula w Samych Swoich. Teraz pokrótce przedstawię wam groby aktorów Chłopów. Jagustynkę grała żona Władysława Hańczy, Barbara Ludwiżanka, która także pochowana jest z mężem na Starych Powązkach w Warszawie. W rolę wójta Piotra wcielił się August Kowalczyk, który pochowany jest na Powązkach Wojskowych. Dominikową, matkę Jagny, grała natomiast Jadwiga Chojnacka, która także pochowana jest na Powązkach Wojskowych. Kowalem Michałem, zięciem Boryny, był Bronisław Pawlik, aktor, który pochowany jest na Starych Powązkach w Warszawie. Na tym samym cmentarzu pochowany jest także Tadeusz Janczar, który był Mateuszem, oraz Lech Ordon, który grał organistę. Bolesław Płotnicki, który wcielał się w Jambrożego, pochowany jest na cmentarzu Wilanowskim w Warszawie. Kazimierz Wichniarz, który był młynarzem, spoczywa na Powązkach Wojskowych. Z kolei Janusz Paluszkiewicz, który grał Kłomba, pochowany jest na cmentarzu Zarzep w Łodzi. W rolę Pietrka, parobka Boryny, wcielał się Stanisław Niwiński, który pochowany jest na Powązkach Wojskowych. Z kolei Barbara Rachwalska grała Płoszkową. Aktorka pochowana jest na cmentarzu Wolskim w Warszawie. W Kubę wcielał się natomiast Tadeusz Fijewski. Aktor spoczywa w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach. Jerzy Hoffman, oprócz Trędowatej i oczywiście trylogii Henryka Sienkiewicza, nakręcił także Znachora według powieści Tadeusza Dołęgi Mostowicza. W filmie z 1982 roku jedną z ról zagrał Andrzej Kopiczyński. Słynny 40-latek wcielił się w postać lekarza, któremu Antoni Kosiba, grany przez Jerzego Bińczyckiego, kradnie narzędzia chirurgiczne, by ratować Marysię, graną przez Annę Dymną. Teraz pokrótce przedstawię wam historię Jerzego Bińczyckiego, czyli słynnego profesora Rafała Wilczura oraz Bogumiła Niechcica z Nocy i Dni Marii Dąbrowskiej. Mało kto wie, że gdyby nie śmiertelna choroba jego kolegi Stanisława Jasiukiewicza, to Bińczycki byłby mało znanym aktorem, głównie przez widzów Starego Teatru w Krakowie. Stanisław Jasiukiewicz, który pochowany jest na Starych Powązkach w Warszawie, wiedząc, że ma raka trzustki, odmówił reżyserowi Jerzemu Antczakowi zagrania głównej postaci Bogumiła Niechcica. Antczak chciał go koniecznie u boku swojej żony Jadwigi Barańskiej. Niezwykła prawość i lojalność kazały ustrzec mnie przed katastrofą, bo przecież mógłby odejść w czasie realizacji filmu. W czasie kręcenia ślubu Barbary i Bogumiła przyszedł do kościoła wizytek. Stał cicho w nawie bocznej i płakał. Pamiętam, jak łzy płynęły mu po policzkach. Ktoś mnie odwołał. Kiedy wróciłem, już go nie było. Umarł w dniu, w którym kręciliśmy scenę z nenufarami, napisał Antczak w książce Noce i Dnie mojego życia. Wcześniej Jerzy Bińczycki grywał głównie epizody i mało znaczące role. W filmowej wersji Janosika nie znalazł się nawet w napisach końcowych, a w produkcji Orzeł i Reszka z 1974 roku jego rola była dubbingowana przez Bogusława Sochnackiego. Często bywało, że aktora zapisywano jako Bińczycki. Po sukcesie Nocy i Dni wszystko się zmieniło. Krytycy byli zachwyceni jego grą aktorską. Zbudował fascynującą, ponadczasową sylwetkę zwyczajnego człowieka. Delikatnie odsłonił psychiczne rany bohatera, pokazując jednocześnie jego wewnętrzne bogactwo. Pisał o jego roli Krzysztof Demidowicz.
Kolejne propozycje sypały się jak z rękawa. Ta największa bez wątpienia to rola profesora Rafała Wilczura w Znachorze. Ostatnią znaczącą rolą Jerzego Bińczyckiego była postać Macieja Dobrzyńskiego w Panu Tadeuszu. Niestety aktor nie dożył premiery filmu. Będąc jeszcze na studiach, Bińczycki zauroczył się Aleksandrą Górską, aktorką, którą obecnie możemy znać z roli babci Lucyny w Ojcu Mateuszu. Ta wybrała jednak ich wspólnego kolegę, aktora Andrzeja Szajewskiego, z którym miała dwóch synów, Tadeusza i Łukasza. Pierwszą żoną Bińczyńskiego w latach 60. została aktorka Elżbieta Wilówna, z którą występował na deskach teatralnych. Razem mieli córkę Magdalenę. Para mimo rozwodu pozostała w dobrych relacjach. Nie wierzę w aktorskie małżeństwa. Tego typu związki mają małe szanse na przetrwanie, mówił po latach aktor. Później Jerzy Bińczycki poślubił młodszą o 18 lat teatrolog Elżbietę z domu Godorowską. Była ona jego wielką fanką. Z czasem przerodził się w znajomość, potem w sympatię, w konsekwencji w małżeństwo. Takiej kobiety szukałem. Zarówno mnie, jak i jej zależało na tym, żeby mieć prawdziwy dom, rodzinę. Tego nam brakowało, mówił Bińczycki w jednym z wywiadów. Małżonkowie doczekali się syna Jana, który został kulturoznawcą. Razem z żoną Bińczycki angażował się politycznie. Działał w Unii Demokratycznej i Unii Wolności. W 1991 roku kandydował bez powodzenia do Senatu. Wdowa po aktorze od 2016 roku jest przewodniczącą partii Unii Europejskich Demokratów. Na krótko przed śmiercią aktor został nawet dyrektorem Starego Teatru w Krakowie. Bińczycki zmarł nagle na zawał serca w szpitalu i został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Teraz pokażę wam groby innych aktorów znanych z filmu Znachor. Bernard Ładysz grał młynarza Prokopa. Był śpiewakiem operowym światowej sławy. W młodości należał do Armii Krajowej, był uczestnikiem akcji Burza. Został aresztowany przez NKWD i zesłany do Kaługi. Karierę rozpoczął w zespole reprezentacyjnym Wojska Polskiego. Oprócz Znachora zagrał także w Lalce, Ziemi Obiecanej czy Ogniem i Mieczem. Został pochowany na Powązkach Wojskowych w Alei Zasłużonych. Do tej pory nie doczekał się jednak prawdziwego nagrobka. W Znachorze grała także Maria Homerska, wcielająca się w matkę Leszka Czyńskiego, granego przez Tomasza Stockingera. Aktorka została pochowana na Starych Powązkach w Warszawie. Na tym samym cmentarzu pochowany jest także hrabia Czyński, ojciec Leszka. Igor Śmiałowski po maturze w Wilnie wstąpił do Akademii Sztuk Pięknych, którą porzucił na rzecz Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii Przeciwlotniczej w Traugutowie koło Brześcia. Aktor w 1938 roku został skierowany do fabryki zbrojeniowej w Starachowicach. W kampanii wrześniowej był żołnierzem 1. Baterii Motorowej Artylerii Przeciwlotniczej 1. Dywizji Piechoty Legionów. W 1945 roku ożenił się z Danutą Sieragowską, która zmarła w 2015 roku w wieku 91 lat. Razem mieli córkę. Igor Śmiałowski ponadto zagrał w serialu Dom, w Lalce i w Nocach i Dniach. Na Starych Powązkach w Warszawie pochowany jest także Piotr Grabowski, który wcielał się w Zenka. Był on bardzo lubianym aktorem. Zagrał także w Domu, w Karate po Polsku i Ekstradycji. Użyczał także głosu polskiej wersji Myszki Miki. Zmarł niespodziewanie w styczniu 1998 roku w wieku niespełna 51 lat. Wspominając o Znachorze Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, nie można pominąć także innej jego znanej książki, czyli Kariery Nikodema Dyzmy. W 1980 roku powstał serial na motywach jego powieści. Tytułową rolę wcielał się niezapomniany Roman Wilhelmi. Teraz pokrótce przedstawię jego postać. Kto wie, może gdyby nie decyzja rodziców, to Wilhelmi nie zostałby wielkim aktorem. W młodości za niesforne zachowanie został wysłany przez nich do szkoły podstawowej z internatem. Była to szkoła księży salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim. To tam właśnie Roman odkrył swoje zamiłowanie do aktorstwa. Na studia mało jednak się nie dostał z powodu wypadku na rowerze, po którym groziła mu amputacja ręki. Ostatecznie wszystko zakończyło się dobrze i Wilhelmi dostał się na Wydział Aktorski PWST w Warszawie, który ukończył w 1958 roku.
Po studiach dostał angaż do teatru Ateneum, gdzie występował aż do 1986 roku. Potem do śmierci w 1991 grał na deskach Teatru Nowego w Warszawie. Wilhelmi to nie tylko wybitne role teatralne, ale przede wszystkim niezapomniane kreacje filmowe i telewizyjne. Któż z nas nie pamięta dozorcy Anioła z serialu Alternatywy 4, brawurowej roli w karierze Nikodema Dyzmy, czy postaci Olgierda Jarosza w Czterech Pancernych i Psie. Nie można także zapomnieć jego genialnej gry w filmie Zaklęte rewiry, Prywatne śledztwo czy Ćmie, za którą dostał brązowe Lwy Gdańskie w 1980 roku. Ponadto Wilhelmi wystąpił w serialach młodzieżowych Wakacje z duchami, Do przerwy 01 czy Stawiam na Tolka Banana. Sukcesy zawodowe Wilhelmiego niestety nie szły w parze z jego życiem prywatnym. Aktor był dwukrotnie rozwiedziony. Pierwszą jego żoną była dziennikarka Danuta Machalica. Z drugą żoną, węgierską tłumaczką Marią Kollar, miał syna Rafała. Po rozwodzie w 1976 roku żona Wilhelmiego wyemigrowała z synem do Austrii. Powodem rozstania było m.in. uzależnienie Wilhelmiego od alkoholu. Roman miał dwa oblicza. Jedno to śmiejące się dla świata zewnętrznego i drugie to płaczące w życiu prywatnym. W momentach załamania, wątpliwości i tylko w naszych czterech ścianach pozwalał sobie na pokazywanie swojego smutnego oblicza. Dla niego wyjechałam z Budapesztu. Gdy stał się popularny, rozpił się, przyznała w jednym z wywiadów Kollar. Z hulaszczym trybem życia Wilhelmiego wiąże się pewna anegdota. Gdy aktor zapił i nie wrócił na czas do domu, poprosił technika z teatru, by zadzwonił do jego żony i podał, że trafił do szpitala. Nie, nic poważnego, po prostu zasłabł, więc zostawiliśmy go na badaniach, powiedział. Wówczas zaniepokojona żona chciała wiedzieć, z kim rozmawia. Kto mówi? Zapytała. W słuchawce usłyszała coś, co pogrążyło Wilhelmiego. Ja, doktor ordynatur, palnął technik. Boże, źle obsadziłem, jęknął aktor, gdy usłyszał błąd językowy. Żal do Romana Wilhelmiego miał także jego syn Rafał, który ukończył Wydział Translatoryki Uniwersytetu Wiedeńskiego i został tłumaczem języka polskiego, niemieckiego i angielskiego. Kontakt z ojcem straciłem w 1976 roku, gdy musiałem razem z mamą wyjechać do Wiednia. Później spotkaliśmy się tylko raz, gdy ojciec przyjechał do Austrii na plan zdjęciowy, ale wtedy nie było okazji zbyt długo rozmawiać, wspomniał syn Wilhelmiego w książce Małgorzaty Puczyłowskiej Być dzieckiem legendy. Mój ojciec notorycznie nie dotrzymywał obietnic. Martwiłem się, gdy wieczorami znikał. Nie spałem. Jak miałem 10 lat, pojechałem z ojcem na wczasy do Bułgarii. Któregoś dnia zostawił mnie na plaży i miał po mnie wrócić. Po wielu godzinach sam wróciłem do hotelu. Drzwi do pokoju były otwarte, a słynny tata gawędził z jakąś panią. Nigdy jednak nie uważałem i dalej nie uważam taty za kogoś złego. Myślę, że nigdy nie pozna się całej historii człowieka. Nie można go potępiać, wyznał Rafał Wilhelmi. Okazało się, że rodzina nie otrzymywała także pieniędzy od aktora. Przed śmiercią ojciec zapisał spadek w dziwnych okolicznościach konkubinie i tantiemy za ciągle wznawiające seriale otrzymuje ktoś inny, chociaż mi nie zależy na jego pieniądzach, dodał Rafał Wilhelmi. Roman Wilhelmi zmarł na raka wątroby w 1991 roku i został pochowany na cmentarzu Wilanowskim w Warszawie. Jego grób jest bardzo charakterystyczny. A teraz przedstawię wam groby innych aktorów znanych z kariery Nikodema Dyzmy. Bogusz Bilewski w serialu grał Jana Ulanickiego, wiceministra rolnictwa. Został pochowany na Starych Powązkach w Warszawie. Na tym samym cmentarzu pochowany jest także Bronisław Pawlik, czyli Leon Kunicki, vel Leon Kunik. Wojciech Pokora, który grał Żorża Ponimirskiego, brata Niny, spoczywa na cmentarzu w Radzyminie pod Warszawą. Nie żyje już także Tadeusz Pluciński, czyli Jaszuński, minister rolnictwa. Od niedawna aktor, który był słynnym amantem, ma nowy grób na Powązkach Wojskowych. Na Starych Powązkach spoczywa z kolei Edward Wichura, który grał Józefa Boczka, naczelnika Urzędu Pracy.
aktor spoczął w grobie swojego tragicznie zmarłego rok wcześniej syna Marka. Nie żyje także Krystyna Ciechomska, która grała hrabinę Eugenię Przełęską, ciotkę Niny. Pochowana jest razem z siostrą bliźniaczką na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Dziękuję za obejrzenie kolejnych Niezapomnianych. W następnym odcinku będziemy kontynuować temat kultowych polskich filmów oraz ekranizacji lektur. Zobaczycie m.in. groby aktorów znanych z trylogii Henryka Sienkiewicza czy z Krzyżaków. Do zobaczenia!